Święto miasta, czyli rybobranie już jutro, to znaczy w sobotę. Także i w tym tygodniu przypominamy najważniejsze rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. To będzie moc zabawy i solidna dawka muzycznych atrakcji. Pierwszy akt rybobrania w sobotę 15 czerwca o godzinie 14. To kolorowa parada, która ruszy spod Mediateki i Szkoły Podstawowej nr 3. Rozpoczynamy paradę o godzinie 14 spod hali widowiskowo-sportowej. Tutaj duży ukłon dla pań z Mediateki, bo to one organizują to przedsięwzięcie, a wszystkich mieszkańców zapraszamy na wspólny spacer ulicą Poznańską, raz kiedyś można się przespacerować. Gwiazdami tegorocznej edycji rybobrania będą kolejno w sobotę o godzinie 21:00 Power Play. Wieczorową porą zapraszam na wszystkich miłośników muzyki na koncert zespołu ABBA Imitation, a po tym koncercie gwiazda wieczoru zespół Disco Polo o wdzięcznej nazwie Power Play. A w niedzielę o godzinie 20:30 koncert zespołu Jam. Udało nam się ich zaprosić jeszcze zimą tego roku, dograć wszystko. Dzisiaj już z przyjemnością Państwa zapraszam na ten koncert, w którym nowy wokalista Sebastian Riedel, mylić z nazwiskiem Ryszarda Riedla, który był pierwszym wokalistą zespołu Jam. I tym koncertem będziemy kończyli pracę sceny. Wcześniej jednak zarówno w sobotę i niedzielę na scenie wystąpi wiele innych zespołów i wykonawców. Warto spojrzeć na plakaty, które dostępne są w mieście i internecie. Nie zabraknie oczywiście stref tematycznych, gdzie będzie można miło spędzić czas, w zależności od nastawienia, odpoczywając lub aktywnie się bawiąc. W sobotę planujemy takie pokazy strongmanów. Znaczy strongmanów to nawet nie są pokazy, tylko każdy będzie mógł się spróbować. Będzie mieć na przykład wielokrotne wyciskanie sztangi na ławeczce. To będzie dla konkurencja dla kobiet i dla mężczyzn. Będzie wyciskanie belki dla mężczyzn, bo to jest takie wymagające. Będzie jeszcze dla dzieci taki, planujemy zrobić taki strong kinder. Czyli to będzie taki plac z przeszkodami różnymi. Nie? Dla przyjezdnych przygotowano sporo miejsc parkingowych w dolnej części miasta. Mamy tam dużo miejsc parkingowych, bo zarówno parking przed zamkiem, parking w postaci Placu Świętej Jadwigi Śląskiej, parking po dawnym PKS-ie, czyli Plac Wolności, okolice Ośrodka Sportu i Rekreacji, parking koło Placu Zabaw na Grobli. Jest tego naprawdę sporo. Do zobaczenia już w trakcie rybobrania.